Witam serdecznie. Tydzień Sakiewicza. Dzisiaj moimi gośćmi są, może wyjątkowo jest kobieta, Joanna Lichocka. Dzień dobry. Gazeta Polska Codziennie, Piotr Gociek, Uważam, że i Radio Wnet. Dzień dobry. Ponieważ nie wszyscy są tu dzisiaj ojcami, niektórzy są matkami, no to można zaczniemy od tego, co rząd Tuska w ostatnich miesiącach przygotował dzieciom. Czy znacie te atrakcje, które rząd Tuska ma dla szczególnie tych najmniejszych dzieci? Gazeta Polska Codziennie chyba 2 dni temu opublikowała artykuł o tym, że od 1 czerwca zostanie zlikwidowany jeden z domów dziecka, ponieważ zostały obcięte dotacje budżetu państwa na ten dom dziecka i dzieci z tego domu mają być, przepraszam, brzydkie słowo użyję, rozparcelowane po innych ośrodkach opieki, żeby mogły mieć co jeść. Więc to jest jedno z takich dokonań tegorocznych. No oczywiście już mamy od jakiegoś czasu absurdalnie wysoki VAT na ubranka dziecięce. Co ja odczuwam. Ale to chyba nie tylko ubranka dziecięce, bo to dotyczy też pieluch, wszystkich tych kosmetyków. Tak. Wszystko i to jest na poziomie jednym z najwyższych w Europie. Chyba wyższe mają tylko stawki VAT na te rzeczy tylko w krajach skandynawskich. W większości krajów Europy ten VAT jest zerowy. Natomiast u nas, powołując się na zalecenia Unii Europejskiej, VAT wynosi 23%. Dziękujemy Ci, premierze. Ale zalecenia Unii Europejskiej nie mówią, że musi być VAT na ubranka dziecięce na poziomie 23%. Może być na poziomie 7%. To jest decyzja krajowa, jaką stawkę VAT wybiera na te produkty. I to jest ta polityka prorodzinna. We Francji nie ma 23% VAT-u na ubranka dziecięce. W Polsce tak. No i nie zapominajmy jeszcze o tym, że mamy też wspaniałe książki dla dzieci, małe, duże, czarno-białe, kolorowe, komercyjne lub mniej, które tak jak wszystkie książki w Polsce w pewnym momencie również zostały całkiem niedawno obłożone VAT-em, choć można było walczyć o to, żeby tego nie robić. Jak się okazuje, rynek książki to tąpnięcie przeżywa bardzo, bardzo słabo, a i tak nie było najlepiej z sprzedażą. Skoro jesteśmy jeszcze przy książkach, to też ciekawa jest zawartość tych książek do nauki, szczególnie historii, bo zdaje się, że podręcznik, w którym wszystko zawdzięczamy Gazecie Wyborczej od bitwy pod Grunwaldem do dzisiaj, mówię umownie, bo tam piszą, że od 1989 roku i Czeczeni są najbardziej winnym narodem świata, a Gruzini niewiele mniej. Natomiast z 1992 roku, 4 czerwca, właśnie teraz będzie rocznica, dokonano dzikiej teczkowej prowokacji, będzie teraz obowiązywał nasze dzieci, żeby się uczyły. W czasach realnego socjalizmu było takie ulubione przez różne ekipy sformułowanie, które brzmiało normalizacja. No i właśnie następuje w tej chwili w Polsce normalizacja, wreszcie jest normalnie, zresztą premier obiecywał, że będzie normalnie. Już mieliśmy zwiastuny tej normalizacji kilka lat temu, kiedy maturzyści taki temat dostali, żeby przeanalizować wystąpienie publicystyczne Jacka Żakowskiego na maturze. Parę lat temu była taka sytuacja. To wtedy się wydawało jakieś zupełnie nienormalne, a niby dlaczego? Niby dlaczego? No, w miarę postępów normalizacji mamy teraz taką sytuację, że już obrzydliwych słów, takich jak sowiecki, historycy nie będą używać w swoich publikacjach, że właściwe gazety we właściwym świetle będą we właściwych podręcznikach opisywane. No normalizacja. Tylko teoretycy systemu przypominają jeszcze, że w realnym socjalizmie normalizacja następowała na zmianę z liberalizacją. Więc to też pokazuje z reguły, na czym normalizacja zwykle polegała. Można też rozważać, jaka jest teraz mądrość etapu, tak? I co nastąpi później. Natomiast ja już od dawna mówię, właściwie tak chyba ze 2 lata powtarzam, że trzeba organizować komplety historii dla naszych dzieci. Niestety, państwo nie spełnia swojej roli. Przeciwnie. Otwarcie już właściwie pokazuje wrogość wobec tradycyjnie pojmowanej edukacji historycznej, prawda? Ten postmodernizm i to hołdowanie filozofii ciepłej wody w kranie i że dzieci powinny tylko umieć na przykład dobrze przykręcić śrubkę i wbić gwóźdź, a to w którym roku była bitwa pod Grunwaldem jest trzeciorzędną umiejętnością dla młodego Polaka, sprawia, że musimy zacząć się organizować. Na tym polega społeczeństwo obywatelskie. Tam, gdzie państwo nie sprawdza się albo wręcz działa na niekorzyść obywateli, musimy się bronić. Więc ja polecam państwu wszystkim skrzyknąć się i zrobić komplety dla dzieciaków historii. No, prawda jest jeszcze gorsza, bo niektórym się wydaje, że jak się w szkołach dzieci nie uczy historii, to one po prostu się historii nie uczą i tyle.
prawda jest taka, że jak się ich tej historii nie uczy, to one i tak się jej uczą, tylko z tej takiej narracji codziennej, tak? Pobierają lekcje historii codziennej. No i tutaj osiągnięcia rządu jaśnie pana Donalda Tuska są niesłychanie wspaniałe, bo czego dzieci się mogą na co dzień nauczyć? Tego, że jak ktoś jest patriotą albo interesuje go dobro kraju, to jest bandzior, pisior, moher i tak dalej. Oszołom, może się nauczyć tego z takiej edukacji codziennej, historycznej, że jak ktoś jest śliskim politykiem, który tylko potrafi obiecywać, a potem albo przy pomocy... kobiecie, bo tak, a to, potem, to jednak przy pomocy różnych innych sztuczek okłamywać ludzi, to za to się jest nagradzanym nieustannie wysokim poparciem, wysokim stanowiskiem. I jest się nazywanym przez premiera kraju bohaterem. I może się nauczyć, że jak jest się jednym z najnudniejszych i najgorszych polityków wolnej Polski, człowiekiem kompletnie bez właściwości, do tego jeszcze o bardzo podejrzanych koneksjach towarzyskich, to zostaje się prezydentem w świetle reflektorów i tak dalej, i tak dalej. No to są takie lekcje, które wszyscy wchłaniają. Bardzo jestem też jeszcze ciekawy tej lekcji historycznej, którą w najbliższym miesiącu nasze dzieci będą pobierały, mianowicie tego wszystkiego, co będzie działo się wokół Euro 2012. No, jest mamy szansę przeprosić Rosjan za okupację Kremla. To prawda. No i przypomnę też, że wreszcie nawiążemy do jakiejś wspaniałej tradycji. Jak sobie słyszę o tych kibicach rosyjskich, którzy w zwartych kolumnach mają przemaszerować 12 czerwca ulicami Warszawy, żeby demonstrować... Żeby demonstrować radość, to właśnie próbowałem sobie przypomnieć, kiedy to ostatnio Rosjanie w zwartych kolumnach krzesali iskry na bruku w Polsce. To nie były dobre wspomnienia. Uwaga, uważajmy na te doniesienia z Rosji, bo to może być gra z jednej strony obliczona na podniesienie bardzo silnie emocji w Polsce i doprowadzenie do jakichś prowokacji, do jakichś burt, właśnie żeby pokazać, opatrzcie Polacy, to faszyści, antysemici, rasiści, rusofobi i tak dalej. W związku z tym nie dajmy się nakręcić. Wiadomo, że na portalach rosyjskich kibiców też pojawiają się takie wątki, które są związane z demonstracjami antyputinowskimi. I wcale niekoniecznie przyjadą tutaj wyłącznie ci nasi spod znaku zespołu Liube i tej putinowskiej propagandy, ale tutaj też mogą przyjechać normalni Rosjanie, bardzo krytycznie odnoszący się do reżimu Putina. Załatwią tu swoje sprawy. I teraz nakręcanie tej atmosfery, że przyjeżdżają jacyś agresywni Rosjanie do Warszawy, którzy będą demonstrować swoją agresję wobec Polaków, może załatwiać dwie sprawy. Z jednej strony prowokować Polaków, ale z drugiej strony budować nieatrakcyjny, niefajny wizerunek tych Rosjan, którzy do nas przyjeżdżają. Uważajmy na to. To pamiętajmy, to co do nas dociera, to dociera do nas z rosyjskich mediów. Zauważyłem bardzo ciekawą reakcję, że opozycja, no i jednak znaczna część obozu rządowego, chociaż nie cała, zareagowała z oburzeniem na wypowiedź prezydenta Obamy. Natomiast pewna część obozu, powiedziałbym, palikoto rosyjskiego zareagowała z oburzeniem na Stany Zjednoczone. I ta mała subtelność jest godna zauważenia, ponieważ o ile wypowiedź prezydenta Obamy jest absolutnie oburzająca i zasłużył na to, żeby już więcej nie być prezydentem Stanów Zjednoczonych, skoro 10% Polaków ma w nosie, którzy są jego wyborcami, to jednak walenie przy tej okazji w same Stany Zjednoczone mądre nie jest ani korzystne. Zdaje się, że te siły prorosyjskie w Polsce zaczynają tak coraz bardziej odchylać zasłonę, czapeczkę i mówić dzień dobry, to my. To nie jest też nowość, bo przypomnijmy sobie, jak kolejne informacje w sprawie więzień CIA w Polsce się pojawiały, jak ostro palikot atakował zarówno Stany Zjednoczone, jak i polityków SLD za uległość wobec Stanów Zjednoczonych. No to, że atakował polityków SLD, to jest absolutnie oczywiste, bo walczą na tym samym poletku o głosy wyborców. Natomiast jeśli idzie o atakowanie Stanów Zjednoczonych, no to jest też próba wejścia w te buty tej takiej trochę opozycji młodzieżowo, antyglobalistyczno oburzonej i tak dalej, dla której jak za dawnych dobrych socjalistycznych czasów wujek sam to jest samo zło i łatwo się w niego uderza. A tego typu działaniom to oczywiście najróżniejsze środowiska od krytyki politycznej, poczynając właśnie po wyborcach SLD, na wyborcach SLD kończąc. Też nie wszyscy politycy SLD uderzyli w te same tony co palikot. Pragnę zauważyć, że dużo bardziej antyrosyjski
jest Palikot, dlatego że to antyamerykański jest Palikot. No to choćby przy więzieniu CIA wyszło w sposób naturalny, kiedy Miller się odwinął tą naśwaną hołotą. Ale to też dlatego, że to rząd Leszka Millera podejmował decyzję o współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Chcąc, nie chcąc, bo ja nie twierdzę, że... I to uderza i Leszka Millera, i w Aleksandra Leszek Kwaśniewskiego. Leszek Miller pokochał Stany Zjednoczone, ale z jakiegoś powodu przez chwilę jedną nogą był tam. Pewnie drugą nogę zawsze zostawił tam, gdzie trzeba. Natomiast ja chciałabym Państwu zwrócić uwagę na to, że my sobie już czas jakiś w tym programie rozmawiamy i nie dotykamy najważniejszej sprawy, najboleśniejszej dla Tuska w tej chwili, czyli podpisanie ustawy emerytalnej przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. On się dzisiaj spotkał z przedstawicielami sił politycznych i dzisiaj podpisuje tę ustawę niezwłocznie. Ten pośpiech, żeby jak najszybciej to przeprowadzić, ustanowienie jednego z najwyższych wieków na poziomie najwyższym w Europie wieku przechodzenia na emeryturę, jest dla mnie z takich racjonalnych powodów kompletnie niezrozumiałe, gdy się myśli o dobru wspólnym, gdy się myśli o dobru kraju, bo ja sobie trudno mi sobie wyobrazić, że w tej chwili, nie wiem, kobiety 45- czy 50-letnie pracujące na roli, to dla nich jest korzystne, że na emeryturę przejdą w wieku 67 lat, a nie w wieku 55. Ktoś nam wysyła babcię do pracy zamiast do opieki nad dziećmi. Efekt będzie taki, dzieci będzie jeszcze mniej i trzeba będzie za chwilę wydłużyć do 80 lat. Ale ktoś nam też skazuje pokolenie 60-latków, którzy wzrastali w czasach PRL-u, którzy nie mogą liczyć na taką opiekę zdrowotną, na taki standard życia jak na Zachodzie, na pracę tak naprawdę do śmierci, ponieważ oni zaczną chorować, nie mogą nie dożyć do tego 67 roku życia. Dlatego ten pośpiech w załatwieniu tego mnie poraża bezwzględnością. Działacze OPZZ. I tutaj nie ma mowy o żadnym dialogu społecznym. Proszę sobie przypomnieć, jak potraktowano Solidarność, kiedy nawet demonstracyjnie nie wpuszczono przedstawicieli związku do Sejmu, kiedy zatrzaśnięto drzwi przed nosem tym 2 milionom Polaków, którzy podpisali się pod wnioskiem o referendum, które zbierała Solidarność. I mnie zastanawia ta pogarda władzy, bo to myślę z jednej strony musi być zdeterminowane przez jakiś dyktat tych zachodnich instytucji finansowych domagających się kolejnych gwarancji, że będą spłacane kredyty, żeby znowu sypnąć groszem na władzę Tuska, ale na utrzymanie przy władzy Tuska, ale z drugiej strony ta bezwzględność dla mnie jest porażająca. Działacze OPZZ, którzy wczoraj protestowali pod kancelarią, pod pałacem prezydenckim, przedstawili takie wyliczenia szokujące, żeby pokazać, że na przykład jeśli idzie o kobiety, które pracują w hutach szkła w tej chwili w Krośnie, to praktycznie z dnia na dzień zmiana tych przepisów emerytalnych oznacza to, że będą musiały pracować o 17 lat dłużej. Nie o 2, nie o 3, nie o 5, o 17 lat dłużej. Kobiety, które na co dzień pracują przy gorącym szkle, zastanawiając się nad tym pośpiechem, który robi to, w którym Platforma pewne rzeczy w tej chwili załatwia. Dość ciekawy tekst w Polska The Times pojawił się dzisiaj, oparty na jakichś tam rzekomych przeciekach z Platformy Obywatelskiej, o tym, jaki to jest plan Donalda Tuska na to, co po euro, tak? No bo do tej pory było tak, że biegliśmy za tym króliczkiem, tą marchewką wywieszoną było euro. No i co dalej? Już się to euro przewali i będzie takie czy owakie, co tu dalej zrobić? Tam się pojawia taka sugestia, że Donald Tusk się potwornie zraził do tego, jak to niewdzięczny naród teraz reaguje na próby reform i zamierza po euro wrócić do retoryki grillujmy, święty spokój, konsumować sukcesy itd., itd., co oznacza, że przez kolejne 3 lata będzie nam mówił, że jest super, jest zielona wyspa, będą otwierali panowie z Platformy, przecinali wstęgi, otwierali te wszystkie autostrady, których nie zdążyli oddać na euro 2012. A pociągi nadal będą się zderzały, prawda? I wykolejone. I tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli jest jakiś cień prawdy w tym, to pasuje. To znaczy, żeby załatwić wszystkie te rzeczy, które jeszcze się da w tej chwili przed euro, przepchnąć, A potem się zobaczy. A potem się zobaczy. I tak to kończy się epoka drugiego Gierka. Zaczęliśmy od dzieci, skończyliśmy na emeryturach. Przelecieliśmy w zasadzie wszystkie problemy i wszystkim im będzie dobrze. Dziękuję bardzo. Joanna Lichocka, Piotr Goczek, Tomasz Sakiewicz.